Rozwiążemy teraz następną parę przykładów na zastosowanie równania stanu gazu doskonałego. I tym razem przykłady te będą dotyczyć pojęcia warunków normalnych. Jest to pojęcie, z którym można się czasem spotkać w zadaniach z fizyki czy chemii. I dlatego warto wiedzieć, że przez warunki normalne rozumiemy ciśnienie równe jednej atmosferze, czyli w innych jednostkach będzie to 101 325 paskali, lub też w jednostkach znanych nam z prognozy pogody, czyli hektopaskalach, będzie to 1013,25 hektopaskala oraz temperatura 0 stopni Celsjusza, czyli inaczej 273,15 Kelwina. W naszym pierwszym przykładzie obliczymy sobie objętość, jaką zajmuje 1 mol gazu doskonałego właśnie w tych warunkach normalnych. Czyli co mamy dane? Znamy ciśnienie i temperaturę. Oprócz tego liczba moli jest 1, 1 mol. I pytamy o objętość. Napiszmy sobie ciśnienie razy objętość. To jest liczba moli razy uniwersalna stała gazowa razy temperatura. I po podzieleniu przez ciśnienie dostajemy, że objętość to jest liczba moli razy stała gazowa razy temperatura podzielone przez ciśnienie. Jeśli podstawimy ciśnienie wyrażone w atmosferach i będziemy zadowoleni z objętości wyrażonej w litrach, to możemy wstawić uniwersalną stałą gazową wyrażoną w tej postaci w następujących jednostkach, w atmosferach razy litry podzielonych przez mole razy kelwiny. No i zobaczmy teraz, ile wynosi szukana objętość. Otóż po wstawieniu naszych danych mamy tak, 1 mol razy 0,082 litry razy atmosfery przez mole razy kelwiny i razy temperatura normalna to jest 273,15, a w mianowniku mamy ciśnienie normalne, czyli 1 atmosferę. Spójrzmy na jednostki. Mole z molami się skracają, kelwiny kelwinami oraz atmosfery z atmosferami i pozostają nam litry. Zróbmy jeszcze rachunek jednostek osobno na boku. Mamy tak mol razy litr razy atmosfera przez mol razy kelwin i wszystko przez atmosferę. To się równa, tutaj pomnożymy mol razy 1 przez mol, kelwin razy 1 przez kelwin, pozostaje litr razy atmosfera przez atmosferę i zostaje nam litr. Wszystko się zgadza. Możemy kontynuować nasze obliczenia. Tutaj mamy 1, 1, więc nie trzeba tego dalej pisać. Mamy 0,082 razy 273,15 litrów. A to się równa, zaraz zobaczmy ile. 0,082 razy 273,15 to jest 22,398 tysięcznych, czyli 22,4. 22,4 litra. Generalnie nie jestem zwolenniczką zapamiętywania wielu różnych liczb, ale jeśli chce się sprawnie, szybko rozwiązywać na przykład różne testy, to warto akurat tą liczbę zapamiętać. 1 mol gazu doskonałego w warunkach normalnych zajmuje 22,4 litra. Dobrze, spróbujmy wykorzystać teraz ten wynik w kolejnym przykładzie. Otóż mamy pewną ilość tlenu i w warunkach normalnych zajmuje ona objętość 1 litra. I zakładając, że tlen w warunkach normalnych można traktować jak gaz doskonały, chcemy obliczyć, jaka jest jego masa w tym 1 litrze. Otóż, żeby to obliczyć, musimy wiedzieć, ile jest moli gazu w naszym naczyniu. A to możemy obliczyć na dwa sposoby. Pierwszy jest bezpośredni, mianowicie zrównania stanu gazu doskonałego. I za ciśnienie wstawiamy ciśnienie normalne, za temperaturę wstawiamy temperaturę normalną, a za objętość, no naszą daną objętość, którą mamy tutaj, dzieląc całość przez tą gazową razy temperaturę, otrzymujemy, że liczba moli to jest ciśnienie razy objętość podzielone przez stałą gazową razy temperaturę. W ten sposób możemy to policzyć. A drugi sposób, który pozwoli nam wykorzystać wynik poprzedniego przykładu, polega na tym, że to wyrażenie podzielimy sobie jeszcze przez objętość. Czyli mamy, że liczba moli przez objętość to jest dla gazu znajdującego się w warunkach normalnych, to jest ciśnienie normalne przez uniwersalną stałą gazową i przez temperaturę normalną. I jest to prawda w szczególności dla naszego 1 mola
zamkniętego w znalezionej przez nas objętości 22,4 litra. Czyli teraz możemy przyrównać do siebie te dwie wielkości. Czyli napisać, że liczba moli naszego tlenu podzielona przez objętość, którą mamy daną w zadaniu, jest równa 1 molowi podzielonemu przez objętość 1 mola gazu doskonałego znajdującego się w warunkach normalnych. Tak a teraz, kiedy obie strony pomnożymy przez objętość naszej nieznanej ilości gazu, to dostaniemy, że liczba moli to jest objętość gazu podzielona przez objętość 1 mola razy 1 mol. Z jednostkami tutaj nie ma żadnego problemu, bo ten stosunek dwóch objętości jest bezwymiarowy. No i wszystko mnożymy razy 1 mol, czyli oczywiście wszystko wychodzi w molach. Zobaczmy, ile to będzie dla naszych danych. Otóż liczba moli naszego gazu to jest 1 litr przez 22,4 litra razy 1 mol. Tutaj oczywiście litry się skracają. 1 przez 22,4 to jest 446 dziesięciotysięcznych, czyli 45 tysięcznych. Tak, wobec tego wynik to jest 45 tysięcznych mola. Dobrze, wobec tego teraz masa naszego tlenu cząsteczkowego to będzie liczba moli razy masa molowa tlenu cząsteczkowego, czyli 32 gramy na mol. I po podstawieniu naszego wyniku masa gazu to jest 45 tysięcznych mola razy 32 gramy na mol. To się równa, to ten wynik pomnóżmy razy 32. Będzie w zaokrągleniu 1,43. Wobec tego mamy 1,43. Mole razy gramy na mol. Mole razy gramy na mol to są gramy. Jeszcze się przekonajmy. Mol razy gram z mol. Mole z molami się skracają. Mamy gramy. Tak, czyli masa naszego gazu to jest 1,43 grama.